Protect the Allspark Cube. Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Przyszedł mi dron, więc rozpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Jestem bardzo podekscytowany, uwielbiam takie gadżety, takie zabawki. Poza tym pomaga mi w moich planach i zawsze chciałem medytować. Pamiętam kiedyś mój przyjaciel Kamil pokazywał mi drony. Wtedy to było naprawdę wiele, wiele lat temu. Żeby kupić drona, trzeba było mieć kilka tysięcy euro, także fajnie, że takie możliwości są i są gdzieś tam w zasięgu ręki, także rozpakowujemy. To jest Mavic Mini Flymore Combo, więc ma dodatkowe baterie, jakieś tam dodatkowe akcesoria. No i pięknie. Dobra, to by było na tyle. No nie, nie. No way. Witaj, mój mały przyjaciel. On jest naprawdę mały. Ale leciutki w ogóle. Waży 249 gram, więc pewnie mieści się tam w jakiejś granicy. Na pewno mieści się w jakiejś tam granicy. Nie wiem tam dokładnie, o co w tym chodzi, ale tego drona chyba nie trzeba rejestrować w jakiś tam bardziej zaawansowany sposób. A baterii nie ma, więc o tą baterię będzie troszeczkę cięższy. Taki mały cycek. Fajnie, że ma tą osłonkę na kamerę. No, myślałem, że będzie trochę lżejszy, bo mówili, że nie jest taki, nie jest już taki jakiś w dotyku solidny, czy po prostu w jakiejś takiej w odczuciu. A ja tutaj widzę, że jest bardzo solidny. Ładowanie na 3 baterie. To są kable, to są dodatkowe skrzydełka. To są baterie. 3. A tutaj są! To jest bardzo fajne, bo czasami jak się pakuje właśnie kontroler, to te małe, proszę ja was, nie wiem jak to też nazwać, gałki? Jak to się w ogóle zakłada? Wciska? Wkręca się. One po prostu odstają i czasami człowiek się obawia, że mogą się połamać. Ja tutaj widzę, że nie dość, że się je wykręca, to jeszcze się chowa je w pilocie. Bardzo fajnie to wymyślili. Tutaj tak jak na moście, ja się gdzieś tam roztrzasłem tym moim dronem o most. To w takich miejscach wydaje mi się, że warto być może będzie używać właśnie takich osłonek. No i one są ogólnie chronią całego drona 360 stopni, także myślę, że w niektórych sytuacjach po prostu tego będę używał. Nie używałem wcześniej, ale widzę, że to ma sens po prostu. Dobra, dodatkowe skrzydełka mi nie są potrzebne. Kable natomiast do ładowania. Co to jest? Aha, to są zapasowe gałki do kontrolera. Fajnie mieć. Tutaj są kable do różnych typów telefonów. Androida czy tam iOS-a. Nie ma znaczenia. No i dodatkowo 3 baterie. Baterie dosyć długo trzymają, bo w Mavicu Mini widziałem, że tam
dochodzi nawet do 30 minut, także super fajnie. No i tak naprawdę to by było na tyle. Wow, ma! No jest niezły. Jest naprawdę leciutki. W porównaniu do Sparka, on po złożeniu jest dużo mniejszy. Sparka się nie da, proszę ja was, złożyć. Można to włożyć do kieszeni. Na przykład do kurtki motocyklowej, jak gdzieś jadę. Tak samo, można włożyć do kurtki ten kontroler. Nie trzeba mieć żadnej torby. I to mi się bardzo podoba. To będzie na pewno duży plus. No i pięknie. Świetny, kurde, wow. Pokażę wam teraz tylko i wyłącznie rozmiar, porównywalnie do Sparka. To jest Spark. To jest Mavic Mini. Jeśli chodzi o wielkość, bardzo są podobne. To pierwsze bardzo może być górne, później dolne. A może i nie. I w tym momencie nawet Mavic Mini wygląda na większego. No i takie jest mniej więcej porównanie. Mój Spark niestety jeszcze nie działa. Zalany. No super, ja bardzo lubię takie gadżety. Wydaje mi się, że te ujęcia z góry są po prostu niesamowite i świetnie, że możemy bawić się już taką technologią. Polecam, namawiam, nagrywajcie, edytujcie. Ja zawsze gdzieś tam w przeszłości chciałem edytować filmy. Zbierałem materiał, gdzieś tam jak robiłem sobie jakieś rzeczy takie dla siebie, albo byliśmy gdzieś na wakacjach, na wyjazdach. I marzyłem o tym po prostu, żeby się nauczyć kiedyś edytować, poucinać to, porobić z tego filmiki, podłożyć jakąś fajną muzę i zrobić sobie taką bibliotekę. Natomiast przez to, że trafiłem na tą szkołę marketingu internetowego, zauważyłem, że mogę tą swoją pasję, to zamiłowanie do edycji spróbować przełożyć na w jakiś sposób, być może w przyszłości zarabianie, dzielić się tym, co robię, i to mi się podoba, to lubię robić, więc zobaczymy, jak to będzie. Także dużo zdrówka. Chciałem wam pokazać jeszcze, jak ściągnęliśmy z moim młodym siłownię z góry, bo tak jak tam wspominam w filmiku, biorę się za siebie. Czas na zmiany, czas na wysoką energię i jedziemy do przodu z tym. Dużo zdrówka, kochani. Dużo zdrówka. Dzisiaj ściągamy z młodym resztę rzeczy do... Siemanko. Postanowiłem się w końcu wziąć za siebie, bo po roku sytuacji, w której uczyłem się tego marketingu internetowego i tego zarabiania w sieci, troszeczkę zamuliłem. Strasznie dużo czasu musiałem temu poświęcić i wszystkie wieczory spędzałem tak naprawdę i wolny czas na nauce tego i przechodzenie przez to szkolenie. Więc postanowiłem się w końcu wziąć za siebie, jeżdżąc ostatnio na tej deskorolce. Wiadomo, że deskorolka elektryczna tak nie męczy, ale nie czuję się tak pewnie na tych nogach jak kiedyś, jak trenowałem Muay Thai albo brazylijskie Jiu-Jitsu. No i tyle. Ściągam resztę rzeczy z mojej starej siłowni, która ma naprawdę lata. Tak naprawdę kupiłem ją za nasz pierwszy kredyt, w którym postanowiliśmy właśnie zainwestować w siłownię, w telewizor, w kino domowe i w PlayStation 2 dla mojego syna. To było kupę lat temu, z 12-13 lat temu, może i nawet z 13 lat temu, wydaje mi się. Nie było wtedy ani czasu na publiczną siłownię, ani kasy. Wiadomo, że człowiek się musiał liczyć z wydatkami i ze wszystkim. Dlatego mam tą siłownię. Leżała trochę na strychu. Teraz właśnie postanowiliśmy ją ściągnąć. Młody chce trenować, trenuje zresztą ze mną. Tutaj mamy podstawowy sprzęt. Przyniesiemy sobie resztę rzeczy dzisiaj właśnie ze strychu. No i bierzemy się do roboty.
poprawić sobie kondycję, sylwetkę, energię podnieść w jakiś sposób i to właśnie się teraz będzie działo. Hej! Stek, nie świruj. Jęczysz i jęczysz, hej. Siłownię starą. Saigon tu jest jak nic na tym strychu, tu i tak połowa rzeczy znikła. Ale mimo wszystko na pewno zrobię sobie to porządek kiedyś. Na razie już mam dość. A jeszcze tu gdzieś wyciąg mówię, nie? Mi się wydaje, że on normalnie tu go położył na tych dechach, stał kiedyś. Mam coś ciekawego, pa. Co? Szybko, łap. Ściągnij dętkę. To jest. I co? Mówiłem ci, co że ja znajdę. Ja bym tego w życiu, chłopie, się nie pozbył. Bo to miało być dla ciebie. Mówię. Mówię, kiedyś nie będzie miał siłowni, to mu dam. Właśnie. A teraz będziemy ćwiczyć razem. No i tego tak szukaliśmy namiętnie. Jest. Jest, jest, jest. To jest na plecy. O, i weźmiemy też na pompki to. Na rozgrzewkę. I jeszcze trzeba ciężarki ściągnąć, także lecimy. Myślę, że ten Optimus mi się przyda. We must protect the Allspark Cube. No dawaj, cycu, bo ja czekam na ciebie i czekam, hopie! Zabawki młodego. Stary jak świat. Wszystko działa jeszcze. Zastanawiacie, po co są tutaj te zasłonki na tym lustrze, to są one po to, bo jest taki okres w roku, gdzie robiny, te małe ptaszki takie z takim pomarańczowym brzuszkiem, one mają jakiś okres godowy albo nie wiem, pewnie okres godowy i atakują lustra. I jednego miałem takiego robina tutaj, który po prostu codziennie wlatywał do garażu. Walczył z tym lustrem, atakował to lustro, siadał mi na, nie wiem, na ławeczkę, kiedyś tu miałem cross trainera i po prostu tam, gdzie siadał, to wszystko było obsrane tak, że się w głowie nie mieścił, musiałem później to czyścić. Nie mogłem sobie z tym poradzić, on cały czas tu wlatywał i cały czas atakował to lustro, więc teraz już jestem przygotowany, w tym roku też zaczął atakować, zrobiłem sobie taką zasłonkę i tyle, jak zaczyna się na okres, po prostu zasłaniam to lustro i no i tyle. Porządek, lubię porządek. Nie zawsze się udaje, ale... Dużo zdrowia i miłości, hej!